Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dawid Kubiak i dzisiaj przedstawię Wam podstawy YouTubera. Akurat w tych odcinkach, w tych częściach będzie, będę analizował program Sony Vegas Pro 11. Akurat to jest moja wersja, wy możecie mieć inną. I oczywiście w tym materiale przedstawię Wam co, gdzie się znajduje. Tak aby po prostu nie odstraszać Was od tego programu i pokazać podstawy. Czyli tak, zacznie, zaczynamy od dołu, może. E, Rate to jest tutaj takie coś, gdzie możemy spowalniać albo przyspieszać nasz materiał. E, kolejną rzeczą jest tutaj na dole pasek. Pasek ten e, służy do odtwarzania, czyli play. Przycisk play, tu mamy pauzę, tu mamy stop i inne e, przyciski. Najbardziej podstawowe to jest oczywiście play i stop. Kolejnymi rzeczami tutaj na dole jeszcze jest e, taki wskaźnik, gdzie dokładnie nam określa położenie do nawet e, jednej sekundy gdzie akurat jest na naszej osi nasz wskaźnik. I to jest często przydatne wtedy, gdy na przykład robimy napis, załóżmy, w After Effect i chcemy pod jakiś bit aktualnej muzyki, która właśnie znajduje się w Sony Vegasie, jakiś tam efekt do tego tekstu. Załóżmy, że ten bit będzie tutaj, niech to będzie bit. Tutaj możemy teraz akurat określić dokładny czas tego bitu, gdzie to się znajduje ten bit. U mnie jest to 35,04 i to po prostu wprowadzę sobie w After Effect i tam już mogę robić ten efekt w akurat tej sekundzie i to wszystko będzie pasowało pod tą muzykę. Kolejną rzeczą jest oczywiście tutaj ta oś, którą już wcześniej Wam przed chwilą tutaj pokazywałem co i jak. Czyli tak, tutaj mamy czas, do góry mamy czas, tutaj możemy sobie zaznaczyć to wszystko, fajnie przechodzić. Kolejną rzeczą są tutaj po boku paski, paski są to warstwy, akurat tutaj jest audio, warstwa i wideo, kolejnymi rzeczami jest tutaj do góry okno, gdzie możemy podglądać nasze wyczyny i tak, tutaj mamy oczywiście też play, mamy stop i te inne przyciski, które znajdowały się tutaj na dole, one oczywiście tak samo reagują, że więc jak tutaj zrobimy play czy stop, to tak będzie samo jak tutaj ją zrobili. Dobra, teraz do góry. Do góry tutaj mamy e, ta dyskietka, oznacza takie coś, że możemy po prostu zapisać e, aktualne, teraz ten, co jest wyświetlone na, e, w oknie, zdjęcie, jako, po prostu jako zdjęcie. A to czasami się przydaje. Później Wam pokażę, w, w jakim celu to się przydaje. E, I tak, tutaj dość przy, e, przydatną właśnie rzeczą jest też tutaj ta zakładka, gdzie będziemy mogli sobie wybierać e, jakość tego naszego wideo, podglądu naszego wideo. To jest wtedy właśnie przydatne, gdy na przykład mamy starszy jakiś komputer, czy większe obciążenie pliku, jest ono więcej waży albo jest więcej efektów w nim naładowane, przez co będzie się zacinał i wtedy, gdy będzie się zacinał, po prostu zmniejszamy sobie na przykład do halfa i będzie wszystko płynnie działało. Dobra, kolejną rzeczą są tutaj zakładki 5 zakładek mamy i tak, zacznijmy od pierwszej. W pierwszej zakładce znajdziemy wszystkie dotychczasowe pliki, które używamy akurat w tym materiale. Czyli akurat u mnie jest tylko jeden plik, czyli ten wideo. Kolejną rzeczą jest zakładka, w której możemy sobie importować z całego dysku wszystkie pliki, które po prostu chcemy. Czyli nie musimy wchodzić jakoś tam w start, wyszukiwać gdzieś, tylko po prostu możemy też tutaj automatycznie zaraz sobie wyszukać co chcemy. Kolejną rzeczą jest zakładka w której znajdziemy przejścia. Są tutaj dosyć ciekawe przejścia. Może w to wszystko się bawić. Oczywiście później wam też pokażę jak nie więcej ustawić i tak dalej. Kolejną zakładką jest tutaj. Te efekty dotyczą akurat różnych Nakładek na wideo, na nasze co, no po prostu są efekty. Efekty nakładane na wideo mamy, oczywiście, jest znów dosyć sporo do koloru, do wyboru. Film, efekt na przykład, możemy jakiś zrobić efekt starego filmu, i tak dalej. I ostatnia zakładka. Tutaj znajduje się kilka rzeczy. W pierwszej, akurat, są tak jakby. Szablony, coś takiego, co możemy nałożyć akurat na tekst czy, czy też na nasze wideo. Kolejnymi rzeczami jest na przykład gradient czy, czy jakieś różne inne rzeczy, które po prostu efekty też, które będziemy mogli sobie wykorzystać w filmach. Kolejną rzeczą są napisy końcowe. To akurat się czasami przydaje ponieważ jak tutaj na przykład widzicie, możemy mieć z czarnym tłem, możemy mieć przezroczyste, przez co też na przykład na tym wideo będziemy mogli sobie przezroczyste na końcu tekst dać i to wtedy fajnie wygląda. Kolejną zakładką są tekstury. Akurat one się zbytnio nie przydają, ponieważ one, one są dosyć tandetne, akurat te podstawowe. No i dzisiaj akurat bym nie radził Wam ich stosować, bo, bo to naprawdę jest już dosyć przestarzałe no i nie wszyscy mogą to jakoś pozytywnie odebrać. Kolejną rzeczą są jakieś napisy, tylko nie wiem co one robią, bo tak naprawdę nakładałem i moim zdaniem nic nie robią. Nie są po prostu przydatne. Może tak. Kolejną rzeczą są jakieś różne warstwy kolorów. To akurat się przydaje wtedy, gdy mamy na przykład jakiś obrazek z netu, w którym jest jakaś mniejsza rozdzielczość. Czy nie jest akurat taka rozdzielczość, jak, w jakim będziemy zapisywać nasze wideo? I załóżmy, że na przykład. Z lewej i z prawej strony y, obrazek jest, y, nie dochodzi do końca i jest na przykład jakieś czarne tło. Wtedy akurat nakładamy sobie to białe tło i wtedy mamy akurat ładnie wszystko już zrobione. Bo, bo też możemy oczywiście ten obrazek rozciągnąć, ale on czasami może brzydko wyglądać. Kolejną zakładką są, tutaj możemy znaleźć różne efekty koloryzacji. Czasami ten gradient się też przydaje, jakieś różne efekty takie związane właśnie z koloryzacją. Kolejne yy, efekty akurat te są bardziej już przydatne i dla youtuberów najbardziej chyba przydatne z tych wszystkich tutaj, yy, ponieważ yy, możemy animować no, po prostu nasz tekst. Yy, to dosyć fajnie wygląda yy, i nie trzeba przy tym się... Yy, Napracować. I teraz widzicie, jak te animacje możemy, tutaj mogą podskakiwać, mogą przybliżać się i tak dalej. Kolejną zakładką są tutaj różne efekty, które możemy nałożyć na nasz tekst. No one są na początek dobre, ale później lepiej robić własne w innych programach, co później Wam pokażę. Na końcu, jak po prostu się nauczymy w wszystkich programach te, te wszystkie rzeczy robić, to po prostu będziemy to łączyć w całość, bo wtedy właśnie najlepiej wychodzą takie różne projekty. No, i teraz wam pokażę, jak to wyrenderować, jakieś pliki. Na przykład mamy tutaj tą ścieżkę audio i wideo. Aby to wyrenderować, po prostu klikamy na sam koniec, akurat, i przeciągamy ten wskaźnik do samego końca. Wtedy mamy właśnie zaznaczone nasze pliki. No, i możemy renderować. Możemy oczywiście też inaczej robić. Musimy zaznaczać tego. Możemy jedynie tutaj przeciągnąć ten do góry pasek, bo on właśnie zaznacza nam od jakiego momentu czy do którego momentu ma być renderowany nasz plik. E, czyli tak, dotąd niech będzie i teraz, żeby wyrenderować, przechodzimy zakładkę Tools. No i tutaj Render to New Track. E, I teraz możemy sobie wybrać oczywiście format, w którym chcemy zapisywać e, nasze wideo. E, to zależy oczywiście od tego, co chcemy zapisywać. Na przykład jeśli chcemy same audio, no to wybierzemy albo wawe, albo tam na przykład e, nie wiem MP3. Niech to będzie na przykład MP3 i możemy sobie tutaj zapisać w jakiejś tam jakiejś jakości. Moim standardowym wyborem jest format MP4, ponieważ tutaj w tym możemy sobie wybrać HD 720p i 1080p, przez co po wyrenderowaniu nasz plik będzie dosyć mały. Później jeszcze wam pokażę, jak będzie można jeszcze zmniejszyć ten nasz plik, żeby po prostu na YouTube wysłać o małej wadze i po prostu aby to szybko się przesłało. Tutaj oczywiście, dłużej możemy sobie nazwać nasz plik, jak chcemy, i wybrać oczywiście nasz punkt docelowy, gdzie chcemy umieścić nasz projekt, materiał. I tak, możemy oczywiście teraz renderować. Ja już nie będę renderował. I to było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.